tvpodkarpacie.pl. Ostatniego dnia marca bieżącego roku w sali senackiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Grodka odbyło się spotkanie z profesorem Krzysztofem Kurzydłowskim, dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Dofinansowujemy projekty, w ramach których przedsiębiorca ma szansę zmodernizować swój produkt, poprawić go, opanować nową technologię, wejść na nowe rynki zbytu. Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości, przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję instytucji pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał ludzki, Innowacyjna gospodarka oraz Infrastruktura i środowisko. Stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce. Taka współpraca przedsiębiorców i uczelni przyniesie korzyści dla tej lokalnej społeczności, ale także przyniesie wymierne efekty gospodarcze widoczne także w skali kraju. Na ziemi sanockiej wiele małych i średnich firm, a o takie nam chodzi, znajduje się i one oczekują na takie wsparcie. Jeżeli ktoś będzie miał dobre pomysły, ale nie na rozwijanie tego, co już było do tej pory robione, ale czegoś nowego, czy zwiększania tej produkcji, wspierania nawet eksportu, to jest możliwe i myślę, że te pieniądze, które są w tej nowej perspektywie 2014-2020, są bardzo duże i dla każdego powinno starczyć. Zaproszeni goście bardzo pochlebnie wypowiadali się o sanockiej uczelni i planowanych kierunkach rozwoju. Obserwuję działania uczelni z dużym podziwem. Nie jest łatwo, zaczynając praktycznie od zera, stworzyć uczelnię i to w takim ośrodku jak Sanok, w takim mieście jak Sanok, które nie jest w centralnej w Polsce, więc tym bardziej z podziwem patrzę na osiągnięcia kadry profesorskiej i staram się pomóc im w realizacji ich ambitnych zamierzeń, które świetnie służą regionowi. Dzięki aktywnej pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, która od dłuższego czasu ma kontakt z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, tą współpracę trzeba zacieśniać, dlatego że małe jednostki, małe uczelnie mają mniejszą szansę, natomiast we współpracy z dużymi uczelniami i państwowymi o dużym doświadczeniu, z instytutami, które mają swój dorobek, łatwiej jest coś wypracowywać. Dla sanockiej uczelni szansę stwarza przede wszystkim wchodzenie w konsorcja i realizowanie wspólnych projektów z większymi uczelniami. Zdecydowanie staramy się wejść w te konsorcja i już w tej perspektywie będziemy startować między innymi w projekcie Biostratek i w zasadzie aplikujemy z dwóch różnych miejsc do tego projektu. Mamy również możliwość startowania w innym konkursie, mianowicie myślę o projekcie Stratek Med, ponieważ tutaj można mieć zadania do realizacji z zakresu profilaktyki między innymi chorób nowotworowych, ale również powinniśmy w to wchodzić w ramach konsorcjum. Nasi studenci i absolwenci będą mogli dostać wsparcie w postaci płatnych staży i praktyk. To jest istotnym elementem wsparcia dla studenta, dla absolwenta na rynku pracy. Dla nas istotnym elementem jest wsparcie, szczególnie teraz, Instytutu Technicznego. Mamy kierunek mechanika i budowa maszyn. Kiedy kładzie się duży nacisk na kierunki inżynierskie, tutaj właśnie obecność w naszym Instytucie Technicznym pana profesora Kurzydłowskiego była tym elementem, który na podstawie tego, co pan profesor u nas zobaczył, a widzi, że mamy bazę tę materialną bardzo dobrą, ponadto studenci właśnie tego kierunku mechaniki i budowy maszyn to również młode osoby, które są
mocno zaangażowane w to studiowanie i dążymy do tego, aby nasi absolwenci byli w przyszłości naszymi pracownikami. I tutaj też chcemy ich wspierać w rozwoju naukowym, wcześniej w studiach drugiego stopnia i widzimy dla nich miejsce na naszej uczelni. A takie możliwości daje nam współpraca również z uczelniami, z uniwersytetami technicznymi, z politechnikami i będziemy aplikować także o udział w innych projektach. TV Podkarpacie.pl